strach. Chodziłem tą ulicą, pamiętam w niedzielę i no, taka zgraja opryszków mięskich zaszła mi drogę, że tak powiem. To miałem strach, ale w ostatniej chwili dowiedziałem, znaczy... Dzień dobry. Dzień dobry. Uzmysłowiłem sobie, że mój szwagier tutaj mieszka i oto była taka osoba, która znała tutaj dużo osób, no i się, że tak powiem, powołałem na niego i mi się udało. Tylko żebyśmy krany pozakręcali. To by poszło jak domek pudełka zapałek. Nie daj Boże pożaru, to już Boże, to jedna pochodnia wybywa. Tutaj kiedyś właśnie u tego Chińczyka wybuchła butla z gazem, to wtedy byliśmy w pracy. Ktoś wytoczył, jakiś Wietnamczyk wytoczył, no prawie, że już płonącą butlę z gazem. Na ulicy. Na, i do samochodów, a tu już sznur samochodów był zaparkowany i pamiętam, że akurat szczęście, że straż pożarna przyjeżdżała, czy ktoś ze straży zaparkował. I szybko to... Zgasili. W sensie tak, ugasili. Ale to było... No ja wstałem przed sklepem i to widziałem, to było na żywo. Po prostu jak akcja z filmu sensacyjnego. Akcji, kino akcji. Ale no... No tak, tutaj do kasy chcieliś nam kiedyś dobrać. Wciągali te Rosjanki do bram i tak dalej, to takie rzeczy się działy. Kiedyś jeszcze miałam lepszą sytuację, nie było Krzysia Brzed na chwilę kolega. A tutaj złodziej mi się chciał do kasy dorwać. A tak. Ile już byłem wtedy? No to było w ubiegłym roku przecież, tak. Oczywiście, tylko ty ja na ja byłem tam w tamtej części z klientami. Ale to było, nie to wtedy to... I pani też była w tamtej części i nagle pani usłyszała, że... Ale ten ale to jeszcze, to tak, ale to jeszcze raz było tak w ubiegłym roku, że przyszedł tutaj i ja tam z kobietami rozmawiałam, tyłem byłam, wie pan, ale słyszę, że coś tutaj... A on mi tutaj już do kasy, taki, to był narkoman chyba, był pan chudy. A nie wiem, ile ja miałam siły, że ja go złapałam za koszulę i pięścią go waliłam po plecach. Te kobiety zbaraniały mnie. To takie rzeczy się muszą dziać, jak nikogo nie ma w domu albo w środku nocy. No. Złość. Ja nie mam torebki. Znalazła się gdzieś na woli, bez pieniędzy, bez niczego. Tak, nie mieliśmy jakiejś katastrofy, ani pożaru, na szczęście. A tak to taka, no trochę stagnacja. To się będzie, no. Jakoś sobie trzeba oddawać radę. Spokojnie sobie żyjemy.